Witajcie na kanale Ostoja Tradycji. Zacznę od pytania. Czy zdarzyło Wam się ostatnio uczestniczyć w czymś wyjątkowym? W czymś takim emocjonującym? Nam tak. Właśnie ostatnie dwa dni takie były. Dwa dni na planie zdjęciowym filmu, który dla Was realizujemy. Filmu pod tytułem Jasyr. Dwa dni naprawdę epickich zdjęć. Zresztą zobaczcie sami, bo teraz Wam pokażę zdjęcia z planu filmowego w nurtach Sanu. Tam zawiązała się akcja tego filmu, bo mimo, że jest to paradokument, czy też fabularyzowany dokument, to jest akcja. To jest historia indywidualna dwojga młodych ludzi. Dwojga młodych ludzi, których podzielił los właśnie w tym miejscu. A zakończy się to wszystko tutaj, pod tym małym drzewkiem. Ono nie jest takie małe, bo tu przestrzeń jest olbrzymia. Tutaj, w tym miejscu, za parę tygodni stanie kosz tatarski. Przynajmniej mam taką nadzieję. I tutaj apel do Was. Budujemy kosz tatarski w ramach przywracania polskiego kina historycznego. Film Jasyr, którego akcja zakończy się tutaj. Sceną bitewną, sceną odbicia kosza tatarskiego, wypędzenia, pogonienia Tatarów i... No, za dużo powiedziałem. Rozpędziłem się i zdradzam za dużo fabuły, ale wiem, że ten materiał trafi przede wszystkim do tych, którzy sercem są przy nas, wspierają nas i chcą, żeby ten film powstał, więc wiedzcie o tym, że będzie to wielkie kino. Wielkie oczywiście na miarę naszych skromnych możliwości finansowych, bo jest to nadal produkcja, nie powiedziałbym, że taka niskobudżetowa, ale nie jest to jeszcze ta, o którą nam chodzi. Nie jest to tej skali, co Diabeł Łańcucki. Niemniej jednak chcemy tutaj postawić kosz tatarski. Czyli co to był kosz tatarski? To pewno większość z Was wie, czyli taki obóz, który Tatarzy budowali na potrzebę właśnie taką logistyczną, zanim napełnią sakwy łupami, wozy, dobytkiem i oczywiście jasyr zdobędą w odpowiedniej ilości. To zanim wyruszą z powrotem na brzeg Morza Czarnego, to tutaj się organizowali w takim właśnie obozie. Miał on taki charakter logistyczno-obronny i to chcemy odbudować. To chcemy odbudować i po raz pierwszy w polskim kinie pokazać, jak to założenie wyglądało. I zrobić tam epicką scenę walki. Po drugiej stronie Sanu, bo tutaj te drzewa na pierwszym planie to są drzewa nad samą rzeką San. Po drugiej stronie Sanu, tam po skosie, jest ośrodek Perła Sanu, naszego dobrego ducha, przyjaciela Marcina Kobyłko, który udostępnia nam cały ten ośrodek na czas budowy tego kosza i później na czas filmu. Więc to jest takie nasze centrum logistyczne. Mało tego, że będzie to takie piękne miejsce do pracy, do współdziałania, bo to po prostu apeluję do Was o pomoc na zasadzie wolontariackiej, ale mamy domki kempingowe, domki drewniane całoroczne do dyspozycji, miejsce do pracy, ale też do zabawy i do ciekawej rzeczy. Sam Han Tatarski, Timur Karim, żartuję sobie troszkę, Timur Karim, chociaż niedużo, bo Timur Karim jest z pochodzenia Tatarem, jest taką esencją wielkiej naszej Rzeczpospolitej szlacheckiej okresu XVI-XVII wieku, bo jest mieszkańcem odległego kresu Rzeczpospolitej, który zdecydował się na życie w Polsce, jest obywatelem Rzeczpospolitej. Taka to była Rzeczpospolita, ciekawa i taka jest nadal. Timur Karim, jako z krwi i kości Tatar, ugotuje nam pilaw, czyli regionalną potrawę, potrawę z, na pewno z tego regionu, nie wiem, czy do końca tatarska, czy Tatarzy tam nad Perekopem, czy w tych miejscach, w których bytowali, czy takie potrawy jadali, ale Timur na pewno taką potrawę robi i jest wyśmienita. Na ogniu, na żywym ogniu. No nie chciałbym też, żeby tak zabrzmiało, że tutaj chcę Was zwabić tylko i wyłącznie na tą potrawę, bo oprócz tego będzie
wieczorem obejrzymy sobie premierowo film Napad. A jak zechce nam się w niedzielę, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej zaprasza nas na wystawę Dekada Sobieskiego. Oczywiście wstęp mamy wolny jako wolontariusze, jako ludzie, którzy tworzą polskie kino, czy znaczy odtwarzają polskie kino historyczne tego złotego okresu XVI-XVII wieku. Naszym celem będzie z dostarczonych przez Lasy Państwowe żerdek, krzaków, zrobić takie prowizoryczne ogrodzenia. Będą też dranice, z dranicy będziemy deski próbować je opalać i wyczyścić szczotką, żeby zrobić takie parkany. Także całość ma służyć stworzeniu takiego kosza tatarskiego. W najbliższy weekend 20-24 września oraz na następny weekend, czyli dwie takie sesje, bo to jest z pracy moc. Dwie takie sesje, czyli dwa te kolejne weekendy, następny weekend 29 bodajże 1 października i już wtedy będzie przewiezienie z drugiego brzegu Sanu tutaj wokół tego drzewka. Zobaczcie, jak to będzie epicko wyglądało. Oczywiście jazda polska jest potrzebna, rozmawiam z chłopakami, ale jeżeli za pośrednictwem tego trafiam do kogoś, kto jeździ konno i ma wyposażenie XVI-XVII wieczne, to zapraszam do kontaktu. Zresztą wszystkich zapraszam do kontaktu, którzy chcą wesprzeć tą działanie i dobrze się zabawić i zostać na trwale wpisanym w ten proces przywracania polskiego kina historycznego, bo wszyscy, którzy tu będą, trafią i będą, że tak powiem, złotymi zgłoskami na końcu filmu wypisani jako ci, którzy to wraz z darczyńcami, wraz z tymi, którzy finansowo wspierają, patronami. Wszyscy będą, którzy choć parę godzin poświęcą tej sprawie, będą wypisani i to już będzie na wieki. Przed chwilą zerknąłem w podgląd i okazuje się, że ten obrazek za mną przypomina trochę tapetę Windowsa. Tak jest tutaj pięknie i epicko. Może tego słowa nadużywam, ale tak jak mówiłem, jesteśmy w takiej ferworze walki, troszkę podnieceni tym, co robimy, tym, co powstaje, bo tak jak już mówiłem, pierwsze te dwa dni dają nam taką radość, bo powstały piękne zdjęcia nad Sanem, właśnie takie epickie, jeszcze raz to powtórzę. Zresztą sami zobaczycie, sami widzicie. Co jeszcze z ciekawostek? Podczas najbliższego czynu społecznego, czyli naszej pracy nad koszem tatarskim, który tutaj stanie, będzie dr Andrzej Gliwa, który opowie nam więcej o najazdach tatarskich, o Tatarach, o ich strategii, o ich po prostu działaniach i nietuzinkowych, jak on to nazywa, nietuzinkowy sposób walki, czyli maniera tatarska, tak? Czyli wojna w oparciu o taką manierę tatarską, sposób tatarski zupełnie inny, niekonwencjonalny i taki nieuchwytny, stąd potrafili się wbijać w łono Rzeczpospolitej na setki kilometrów, czy blisko, nie wiem, tysiąc, ale na pewno kilkaset kilometrów w głąb i zawsze unikali, czy też przeważnie unikali. Oczywiście były też przypadki rozbicia kosza tatarskiego, czy w ogóle odbicia Jasyru, tak? To mamy kilka przypadków tutaj. Takim niekwestionowanym liderem chyba był Jan III Sobieski, ale inni nasi hetmani też nieźle sobie z nimi radzili, ale niestety ponad milion obywateli dawnej Rzeczpospolitej trafiło do tej nieludzkiej niewoli. I dlatego postanowiliśmy spopularyzować ten wątek naszej historii, ale również tutaj te konteksty będą maniery wojny tatarskiej, czyli sposobu wojowania, będą sceny batalistyczne i mam nadzieję, że nasza historia opowiedziana w naszym filmie Jasyr będzie z happy endem. Zapraszam wszystkich, wszystko jest na stronie www.ostojatradycji.pl. O samym filmie w zakładce następny film można poczytać o tle historycznym, o założeniach co do filmu, jak również o tym, co potrzebujemy.
Kto nie może być, zawsze może wesprzeć finansowo ten projekt i też będzie umieszczony w napisach końcowych i może jeszcze dostać ciekawe podziękowania. A propos podziękowań związanych z współfinansowaniem filmu, przepraszamy, że nie możemy tak od razu realizować. Wszystko jest zapisane i niebawem będziemy to robić, ale no, najważniejszy jest film, żebyśmy go po prostu zrobili. Bo cóż z tego, że się nagrodzimy, jak nie będzie filmu. A film wymaga zaangażowania, bo u nas każdy wykonuje 3-4 czynności. Ja na planie byłem po części reżyserem, trochę z Jackiem, trochę z autorem zdjęć Mateuszem. Byłem dźwiękowcem, no i oczywiście zaopatrzeniowcem i parę jeszcze innych funkcji miałem, ale wszystko skończyło się dobrze. Osiągnęliśmy cel i mam nadzieję, że 4-5 październik tutaj na tych Błoniach rozpocznie się epicka akcja filmu, epickie sceny do filmu Jasyr. Oczywiście potrzebujemy nadal koni, jeźdźców, czyli jazdy polskiej. Potrzebujemy brańców, czyli obywateli dawnych Rzeczpospolitej, którzy mieli pecha i w tym tutaj koszu tatarskim się znaleźli, pojmani przez pochańców, ale miejmy nadzieję, że ich polska jazda odbije i wrócą szczęśliwie do domu. Zapraszamy. Jesteśmy nad rzeką San, nad jej brzegiem, w ośrodku Perła Sanu. Co ciekawe, Perłę Sanu stworzyli komuniści. I to dosłownie, bo PZPR, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, dla siebie taki ośrodek w tym miejscu wybudowała. Można powiedzieć, że też potrafili doceniać walory polskiej przyrody. Rzeka San, dzika, piękna, nie trzeba rekomendować. Jak kto jej jeszcze nie zna, to będzie miał okazję. Przyjedzie na budowę kosza tatarskiego, powędkuje, popływa, jak ktoś poradzi sobie z tym nurtem, a jak nie, to kajaki w niedzielę, jak ktoś nie będzie chciał do muzeum na wystawę Dekada Sobieskiego, chodzi o 1673-1683, mnóstwo zwycięstw tego wspaniałego wodza. Między innymi właśnie z Tatarami i między innymi rozbijanie koszy tatarskich. Także budujemy kosz tatarski 22 wrzesień do 24, czyli piątek do niedzieli, czyli weekend i następny weekend 29 wrzesień do 1 października, a 4-5 października zdjęcia. Na te wszystkie dni, a szczególnie na te dwa najbliższe weekendy potrzebna pomoc. Pospolite ruszenie w dobrym słowa tego znaczeniu, bo pospolitym ruszeniem była bitwa pod Grunwaldem. To był typ pospolite ruszenie, także nie zawsze pospolite ruszenie było przyczynkiem do śmiechu. A z naszego na pewno wyjdzie super rzecz, kosz tatarski. Będziemy dumni, jak będziemy oglądać film, będzie oglądał cały świat film. I będziemy się cieszyć, że możemy po prostu przywracać polskie kino historyczne. A propos właśnie przywracania polskiego kina historycznego, to nasz największy projekt Diabeł Łańcucki. Zawsze będę przypominał, bo są pytania, co z Diabłem Łańcuckim, kiedy będzie następny odcinek. To jest Ekstraliga, to co robimy, bardzo przyzwoite, czyli Napad, czyli Jasyr, bardzo przyzwoite kino fabularyzowane, czy też fabularyzowany dokument. Ale to jest budżetowo inna liga. Tutaj jest dziesiątki tysięcy, jak na razie. Ale mam nadzieję, że się rozwiniemy. A Diabeł to miliony. W związku z tym prace idą, ale przy takich wielkich projektach i jeszcze przez organizacje pozarządowe, które nie ma gdzieś tam umocowań dobrych, tylko po prostu musi wszystko wywalczyć. To trwa. Pracujemy teraz, kończymy budżet i przygotowujemy ofertę komercyjną dla inwestorów, bo musimy zdobyć przez zimę do wiosny wkład finansowy po to, żeby to, co zrobiliśmy, plus wkład finansowy kooproducentów uzupełnić, mam nadzieję uzupełnić pieniędzmi z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i Podkarpackiego
funduszu filmowego, które to fundusze są na takie rzeczy, tylko musi być uzbierany wkład własny. Jeżeli mówimy optymalnie o 16 milionach, optymalnie, czy nam się to uda, to by było epickie, ale 6-8 milionów to też będzie film, oczywiście bez wielkich scen i nie będzie to korona. Korona Królów zawsze może być. Nie będzie to Gra o Tron. Bo takie to są potężne pieniądze, rzeczy. Tak więc, proszę Państwa, zapraszam serdecznie do Perły Sanu, do wspierania naszej działalności i do oglądania filmu Napad. Oczywiście w zamian za wsparcie, ale tak jak już mówiłem, nie ma darmowych obiadków. My te filmy robimy za ciężką gotówkę. W tym miejscu przede wszystkim dziękuję tym właśnie 200-kilkudziesięciu osobom, które regularnie wspierają, bo zawsze ten kapitał początkowy jest od tych naszych wspierających i on pozwala podejmować takie fajne decyzje. No mamy 25 tysięcy złotych uzbierane z kilku miesięcy tego wsparcia. No dobrze, to rozglądamy się za dalszymi 25 czy 50. Zawsze to łatwiej zaczynać z takiej kwoty niż od zera. Ponieważ w najgorszej sytuacji, jak się nie uda zdobyć wsparcia gdzie indziej, to zawsze można za te środki też zrobić skromniejszy fabularyzowany dokument, takim jak był Napad w stosunku do Jasyru, bo tutaj będzie budżet trzykrotnie większy. Dołączają Lasy Państwowe, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Starostwo Powiatowe Przemyskie oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej wraz z Ministerstwem Kultury, więc będzie troszkę można poszaleć, mam tu na myśli szaleństwa polskiej jazdy, bo tutaj chcemy właśnie te epickie sceny z polską jazdą zrobić, pokazać z drona tę technikę, polska jazda kontra Tatarzy, pokazać to, jak organizowała się jazda tatarska, a jak nasza, z drona. Oczywiście sceny walki też, ale fajnie by to było wszystko fajnie udokumentować i pokazać, żeby to zachować i było na pokolenia. Zapraszam do projektu i do spotkania w najbliższych dniach. Oczywiście na te wszystkie dni mamy tutaj noclegi w Perle Sanu, więc całe to zabezpieczenie socjalne będzie. Domki są z łazienkami, z kuchnią, a w ciągu dnia coś wspólnie w kotle ugotujemy, w sobotę mamy pilaw od samego Hana Tatarskiego. Ważne jest też to, że wszystkich, którzy nas wspierają, zaprosimy na premierę. A tych osób w tej chwili jest tak, że może nawet zrobimy specjalną premierę na jakimś zamku w Polsce, tylko dla wszystkich twórców wspierających projekt, film Jasyr. To jest dobra myśl. Szukamy zamku w Polsce, gdzie zmieścimy się wszyscy i zrobimy wspaniałą premierę filmu i spotkanie wszystkich twórców tego filmu. Razem. Czołem.